Od cieśniny gibraltarskiej morze rozciąga się przez 4000 kilometrów, aż po Bliski Wschód. W tych wodach żyje ponad 10 tysięcy gatunków. Większość na dzikiej, dziewiczej linii brzegowej. Tak jak jeden z najstarszych i największych organizmów na Ziemi. Posidonia oceanica. Ta podwodna roślina pokrywa niemal 45 tysięcy kilometrów kwadratowych. W Morzu Śródziemnym można ją znaleźć niemal wszędzie. Pochłania więcej dwutlenku węgla niż taki sam obszar lasów deszczowych Amazonii. Trawy morskie tworzą jedno z najważniejszych siedlisk na planecie. Tutaj żeruje przedstawiciel jednego z zagrożonych gatunków zwierząt. Żółw morski kareta. Dla tej samicy podstawą diety są skorupiaki i mięczaki. Wiele z nich kryje się w morskiej trawie. Kareta spędza w Morzu Śródziemnym całe życie. Na ląd wychodzi raz na 3 lata, by wydać na świat kolejne młode. Nadszedł czas na złożenie jaj. Jednak na powierzchni za dnia samicy grozi przegrzanie, ponieważ żółwie są zmiennocieplne. Musi poczekać na chłód nocy. Niektórym stworzeniom trawa morska daje azyl, którego nigdy nie opuszczają. Ta ryba jest mała, przebiegła i ukrywa się na widoku. Iglicznia jest krewną pławikonika. Ewoluowała równolegle z trawą morską. Piętnastocentymetrowa ryba przez niemal całe życie pozostaje w bezruchu. Potrafi doskonale bawić się w chowanego. Kolor i smukły kształt upodabniają ją do źdźbła trawy. Pyskiem zasysa plankton. Swój kamuflaż stosuje nie bez powodu. Barakudy zawsze korzystają z okazji na polowanie. Opierają się przy tym na zmyśle wzroku. Bez przerwy wypatrują ofiary. Iglicznia dryfuje w pionie, niesiona delikatnym prądem morskim.
Dla barakud wygląda zupełnie jak roślina. Jednak ten drapieżnik ma specjalny zmysł. Drętwa śródziemnomorska rusza na polowanie. Przy pomocy receptorów na głowie wyczuwa pola elektryczne wytwarzane przez ruch ofiary. Iglicznia musi przejść kolejny test. Jedyny sposób to pozostać w absolutnym bezruchu. Drętwa nie wyczuwa pola elektrycznego. Dzięki niezwykłej zdolności kamuflażu iglicznia potrafi wyjść z opresji. Zapada zmrok. Samica żółwia kareta zaczyna działać. Temperatura spadła na tyle, że żółwica jest w stanie wyjść na plażę, mimo swoich 135 kg. Przebyła już ponad 1500 kilometrów, by dopełnić niezwykłego cyklu życia. Wraca na tę samą plażę, na której sama się wykluła. Używa wyrobionych w morzu płetw. Wykopuje dół o głębokości 75 cm. Rozpoczyna się kolejny cykl życia. Ciepły piasek posłuży za inkubator dla jaj. W sezonie wróci na plażę jeszcze 5 razy, by wykopać kolejne gniazda i złożyć w nich po 100 jaj. Za 2 miesiące młode się wyklują i ruszą razem w stronę morza.